Hej, cześć, cześć, ja nazywam się Kerlik, a to jest kolejny odcinek z zagrałem w Prince of Persia World of Ruin. Ja prawdopodobnie będę miał już lekką chrypkę, albowiem od dłuższego czasu nagrywam, od jakichś tam 3 godzin i nagrałem 3 odcinki z rzędu League of Legends, a teraz nagrywam Prince'a i już tak powoli czuję, że mi lekko gardło siada, to znaczy, że mam taką chrypkę. Pewnie to jakoś zauważycie, usłyszycie i teraz lecimy dalej. Tak jak mówiłem, chyba wspominałem wcześniej w odcinku jakimś, ta cała zaraza Prince'a z tej ręki przenosi się już powoli na jego dalsze ciało, czyli już pokryło tam część pleców. Jak widać, na początku było tak trochę na ręce, no teraz już im dalej w grze, to tym bardziej ta zaraza będzie się po nim rozprzestrzeniać. I już na początek mamy faila, bo ja nie zauważyłem, że przeciwnik stoi do nas przodem i ten speed kill nie wyjdzie nam. Musimy poczekać, aż on się odwróci i wtedy będziemy mogli w sumie pobiec po ścianie i spokojnie skoczyć z tej platformy na niego. No dobra, odwrócił się, no i teraz pyk, jeden speed kill. I drugi. Pyk. I pyk. Dobra, zbieramy jeden piasek, ponieważ tam trochę nam było tego piasku. I nie, o! Nie mogłem zrobić speedkilla, ponieważ był trochę za daleko od tej platformy i gdybym skoczył, to by się nieciekawie skoczyło. Dobra, tego musimy teraz po cichu zdjąć. Jeśli się tylko uda, tyk. Dobra. Lecimy dalej. Nazwała mnie obcym. Nic nie pamięta z naszej wspólnej przeszłości. Bo to się nigdy nie wydarzyło. Tam mamy Farę na górze, która nas nie widzi. Nie w czasu, ani azadu. Dostajesz wyzyra, tracisz panienkę. Nieważne, lepiej nam będzie bez niej. A może już zapomniałeś? Może kilka strzałów... Co ja zrobiłem? Ominąłem cudownego speedkilla. Musimy ją dogonić. Wrócimy do tej kamery. Chociaż podejrzewam, że na razie. Zupełnie różne rzeczy od tej dziewczyny. Jeden. Tu pobawimy się jeszcze z tymi speedkillami za moment. O, nie to chciałem zrobić. Musimy doskoczyć do tej... do tego łańcucha i czekamy. Tu będzie podwójny zbitki. Z tym, że musimy wyczaić odpowiedni moment. Oni zaraz tu podejdą pod nas. I tam na dole mamy takiego dowódcę, który... no zresztą to już chyba było w poprzednim odcinku, albo i nie. Ale poczekamy, aż oni się odpowiednio ustawią, żeby to było możliwe do wykonania. I teraz. No i dobra, pozbyliśmy się ich. I tu jest... nie, tu nie ma skrzyni żadnej do rozwalenia. Ale ja sobie chcę wziąć mieczyk, bo toporków nie lubię w tej grze. Ja zawsze lubiłem miecze. Dobra, tu nikogo nie ma, także skradamy się dalej. Czy tu ktoś jest? Tu też chyba nikogo nie ma. I na dole jest nasz ulubieniec, czyli ten dowódca, który stanowi jakiś ten problem. Dlatego ten speedkill jest taki trochę trudniejszy, bo składa się z 3 etapów zabicia. I tu odblokowujemy kolejny most, czyli The Eye of the Storm. Chyba to jest spowolnienie, tak, to jest spowolnienie czasu. Dobra, teraz tak, musimy tu ubiec. W sumie nie musimy tu od tej strony, tylko możemy od tej. Nie ma tutaj jakiejś skrzynki do rozwalenia? Nie. Okej, to biegniemy sobie od tej strony, żeby nie robić zbędnego kółka. O, wyskoczyli przeciwnicy. No to ich ściśniemy jakimś kombosem fajnym, efektownym. No i to jesteśmy z strzałą. Tego łucznika trzeba zdjąć. No fuck. Ale pozbędziemy się ich w ten sposób. Znacznie efektowniej. I trochę szybciej. Pyk. No, nie padł. Niestety gra każe nam tu spowolnić czas, ale przez tą pokazówkę no to nie bardzo mogę to zrobić. No i jesteśmy dalej. Co nam pokazały jakieś zwłoki. Jest zapis, ale my z niego nie skorzystamy, bo w sumie nie mam takiej potrzeby.
I hyc. Ciągle coś do niej czujesz, przyznaj. Fara i ja przeszliśmy wiele. Ona może tego nie pamiętać, ale ja nigdy nie zapomnę. Czekamy, aż tamten drugi się odwróci. To będziemy mogli go zabić. Nie, to bo nie było to. Cofniemy czas. Dobra, teraz. Dobra. No i musimy biec szybko do tego. Nie. Skopałem. Ale dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak to mawiają. Biegamy tutaj. Sztylet czasu? Jakim cudem go znalazłeś? I znowu to samo. Zabrałem wezyrowi. Zdrajca. Zamordował mojego ojca, uwięził mój lud, uwięził mnie. I wszystko w imię dorównania bogom. Doskonale wiem, do czego jest zdolny. Ale mam zamiar go znaleźć. I ukarać za to, co zrobił mojemu królestwu. Ty jesteś synem Szaramana? Księciem Persji? A ty jesteś córką Maharadży. Oboje pragniemy tego samego. Może powinniśmy podróżować razem? Może. O ile za mną nadążysz? Znudziłem się jej małymi sprawdzianami. Ona taka jest. Zapewniam cię, będzie wartościowym sojusznikiem. Dobra, całego trzeba zabić teraz. Zastanawiam się, gdzie będzie kolejny life upgrade, ale to pewnie jeszcze sporo czasu do tego. Ok, tu nam przeciwnicy wyskakują i niestety już nie możemy używać speedkilli. No cholera. Dobra, pieprzę to. Dobra, weźmiemy sobie jego broń i go zabijemy. I skaczemy dalej. Pyk. Denerwują mnie te spowolnienia czasu. Już trochę przeginają z tym. Nie, nie chodzi mi o grafikę. Chodzi mi o gra. Spowolnienie akcji, mało. Ale ta opowieść jeszcze się nie kończy. Mam wrażenie, że jest tego za dużo. Cieszę się, że jesteś w pobliżu. Obyś nie sprawił, żebym tego żałowała. Znajdźmy teraz wezyra. Odblokowała nam przejście. No to biegniemy. I zjeżdżamy. Zobaczymy, co dalej na nas się szykuje. Te ulice są strasznie dziwne. Raczej mało bezpieczne. Nie, nie z tej strony. Z tej strony. Okej. Okay. Po pokonaniu Dahaki książę powoli odnajdywał w sobie resztki dawnego siebie. Desperacja, która kiedyś pchała go do przodu, zniknęła. I co gorsza, nie było już teraz żadnej nadziei. Nadziei, że zapanuje pokój na tych ziemiach, że nastanie również w sercu naszego zmęczonego bohatera. Ale armia wezyra wciąż na niego polowała i z każdą chwilą była coraz bardziej zdeterminowana. Mamy zapis. W sumie uzupełnimy sobie życie, bo mamy jakieś tam straty. Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść o... A, w ogóle to ja sobie już grałem wcześniej, z tym, że... No cóż, nie nagrał się dźwięk i musiałem zacząć od nowa z tych balkonów. Co to za stwór? To wezyr! Co mu się stało? Coś strasznego. Coś
pięknego. Czekaj! Nie! Ciesz się, że odszedł. Nie miałbyś z nim najmniejszych szans. Ależ jestem głupi. Masz rację. Może powinniśmy się poddać. Albo opuścić miasto. Znam wspaniałą małą wysepkę, ledwie kilka tygodni drogi stąd. Jestem pewien, że gdy wrócimy, wszystko już będzie w porządku. Jeśli masz ochotę nadal ze mnie kpić, proszę bardzo, folguj sobie. Ale tak mocno myślisz o tym, żeby go zabić, że całkiem straciłeś głowę. Mogłeś zginąć. Może i tak. Teraz musimy jakoś dostać się do świątyni. Tracimy tu tylko czas. To najlepsze wyjście. Dobra, musimy się tam dostać. I tu będą kolejni, właściwie nowi przeciwnicy. Zaraz. Dobrze, idę chyba. Okej. Tak się rozglądam jeszcze, czy tu nie ma jakichś skrzynek do rozwalenia właśnie tego typu. Czy mieć 10 piasków. Możesz nie widzieć tych stworów, ale wciąż je słyszysz. Tu się ukrywały. Okej. Ale idziemy dalej. Musimy się złapać tamtej kolumny i przedostać się tam dalej. Do tamtego przejścia, albo odblokować te drzwi, które zresztą tutaj widać. Pyc. Fara nam tutaj zrzuciła ten dzwon, który musimy tu przenieść, a tu jest przeciwnik, który mi blokował drogę. Zadziałało! Wchodzę do środka! Nie jestem pewien, czy podoba mi się to, że ta dziewczyna zawsze tak pędzi naprzód. Nie obawiaj się. Już pokazała, jak bardzo jest dla nas cenna. A, nie tak. Chodziło mi o to. Dobra. Tutaj się będą podobno mi zapadać te małe balkoniki. Te skarpy. O tym, co nie wiem, jak to nazwać. Ma trochę racji. Jak masz zamiar zabić Wezyra? Jest teraz nieśmiertelny. Sztylet zmienił go w to, czym jest. Może odwrócić ten proces. Cóż, już wkrótce poznamy prawdę. Ukrytą prawdę. O Boże. nie oglądam tego. Aha, do góry. Okej, okay. O, i tu już na nas pieski czekają. Te stwory wydają się żywić piaskami. Zabij je, zanim zabiorą ci ich więcej. O, oddał nam. No, ginie. Mocny jest. O. Przydamy nam się druga broń. Leż. No, leżeć. Tu mamy zrobić taką sztuczkę. No, czemu nie chcemy spowalniać czasu? Okej. Okay. Ładnie. Teraz mamy skoczyć tutaj. Wbiec po ściance. I piana na dwa palce. Wow! Wow, dlaczego on tak skoczył na ten...
Chodziło mi o to, żeby wskoczył tutaj. Przeciwnicy są już na nas gotowi, nie wiem czemu. Ale w każdym razie, kiedyś można było tu zrobić speed heal, a widzicie, że oni już tak na nas są naszykowani. Niestety. A bardzo bym chciał zrobić speed heal. No niestety nie jest to już możliwe. Nie wiem czemu, ale... dziwne. Powinno być możliwe, że zrobimy tutaj na nich speed heal, a później jeszcze na tym gościu. Ale coś się zbugowało najwyraźniej i nie jest to wykonalne. Najgorsze jest to, że z tego portalu oni będą wyskakiwać cały czas. Zależy mi na tym mieczu, nam go blokuje. No. To dajcie mi ten miecz. Nie, nie wyrzucaj go. Fuck. Dobra robota, proszę. Twój brak zdecydowania dał im czas na wezwanie posiłków. Dobra, zrobiliśmy dowódcę i tego jeszcze jednego. No, podejdź. No, robi się nieciekawie, musimy cofnąć czas. Bo trochę nas zjechał z tym życiem. A my nie mamy piasku, żeby cofnąć ten czas z powrotem. Dobra, jeden. Cholera. Dobra. Dziwne, że nie zostawiają po sobie niektórzy piasków. Dziwne to jest. W każdym razie w końcu się udało pozabijać. Któryś z tych mieczy jest bardzo twardy, bo miałem ten miecz i w ogóle się nie psuł. Teraz chyba dostaniemy dodatkową psakwę na piasek. I potrzebujemy sobie chyba wbiec tutaj jakoś. Tak, rozwalimy to. I musimy przesunąć ten dzwon. No i dobra. I dostaliśmy się wyżej. Ależ piękny budynek. Ojciec zbudował te ogrody jako symbol swej miłości dla ludu. Kiedyś tak wyglądało całe królestwo. Przekręć te dźwignie. Jeśli uda mi się dostać na drugą stronę, znajdę sposób na otwarcie tych drzwi. I okej, musimy tutaj przekręcić dźwignię. Najgorsze jest to, że nie mamy życia i nie było żadnego zapisu przez jakiś dłuższy czas, także no to w dodatku będzie walka z potworami, no i to nie będzie wyglądało za ciekawie. O tyle dobrze, że mamy... Czekajcie, gdzie ona jest? Tutaj? Czyli... Nie, nie tak. Nie tak. Musimy przekręcić te dźwignie. Teraz te. Mógłbyś ruszać się trochę szybciej? Proszę bardzo, zejdź tu na dół i spróbuj sama. 7 lat i ciągle nic się nie zmieniło. 7 lat? O czym ty mówisz? To
Takie wyrażenie. Jest w tobie coś bardzo dziwnego. Nie ma pojęcia, o czym mówię. Czekajcie, teraz tą drugą, tę dźwignię. Okej. Okay. I znowu tę samą. A, robimy postępy. Widzę dzwon w tej wieży. Gdy dostanę się na następny balkon, uwolnię go z liny. Dostaniesz się po nim do przełącznika drzwi. Z moim szczęściem pewnie włączy to jakąś potworną pułapkę. Albo wezwie bestię piasków. I sprowadzi na nas koniec świata. Czy odrobina optymizmu zabiłaby cię? Doświadczenie nauczyło mnie, że pozytywne myślenie prowadzi wyłącznie do rozczarowań. Okej. Teraz musimy jak najszybciej stąd uciec, ponieważ pojawią się potwory. A potwory niestety są na tyle irytujące, że raz, że wysysają nam piaski, a dwa, są dosyć trudne. Dlatego nara. O, fuck. Nie, to nie chodziło. Nie! A nie, mamy tam jeszcze jakąś resztkę życia, więc niepotrzebnie. Ale... czekajcie. Nie chcę być po ścianie. Dobra. Sayonara. Dobra, zeskoczymy sobie na dół. Nie musimy je. I teraz przenieść za pomocą tej platformy. Koty zręczniejsze od ciebie. Widzisz? Udało ci się. Nam się udało. No i teraz wystarczy przenieść to. I uruchomić ten przełącznik. Poczekaj. Tam dzieje się coś złego. Pomóżmy im. Nie pora na to teraz, książę. Możesz im pomóc później. Idź, Fara. Zajmij się rannymi. Dogonię cię, jak uporam się z wezyrem. Okej. Okay. My musimy znowu otworzyć te dźwignie, żeby wejść tam. Bum. I dobra, idziemy do zapisu jakiegoś jak najszybciej. I sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. A więc książę i Fara rozdzielili się. Ona chciała ratować istnienia. On pragnął wysyłać je do wieczności. Książę miał zamiar stanąć naprzeciw swojego wroga i być może wykorzystać potężnych wojowników, którzy zabarykadowali się wewnątrz świątyni. Jego umysł zaćmiła wizja cudownej zemsty. Ale również coś innego. Schodząc w dół, jego myśli wracały ku Fara. Zastanawiał się, czy ona też o nim rozmyśla. No i dobra, także dzięki wszystkim za uwagę. Słyszymy się przy następnej okazji. Mówi do was Kelik. Trzymajcie się, na razie, dajcie łapkę w górę. Miejsca, kiedy wrócisz? Hej. Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść następnym razem.